Wycięłam płatki, robiąc łuk z jednej i z drugiej strony. Ten łuk kończy się na wysokości 2/3 całej szerokości. I teraz tak, rozwijam do pełnego. W pełnej szerokości mamy 4 ząbki. Teraz wezmę sobie 1, 2, 3. 3 długości wystarczą. Odcinam ten kawałek, resztę wykorzystam do innego kwiatka. I teraz troszkę inaczej. Będziemy zawijać płatki metodą dobieraną. To pokażę najpierw na sucho. Dobieramy. I dokładnie tak będziemy robić dookoła naszej łodyżki, już ze środkiem. Oczywiście na początku zabezpieczamy kawałkiem taśmy klejącej. W ten sposób. Biała bibuła delikatnie wystaje poza środek. Chcemy go przecież zasłonić. I uwaga, zaczynamy dobieranie. Dobieramy. Widzicie, jak tworzą się płatki? Dobieramy. One się troszkę będą zawijać, wyprostujemy je na końcu. Dobieramy. Mocno trzymajcie łodyżkę. Dobieramy. I końcówka. Teraz bierzemy długi kawałek taśmy klejącej i dokładnie oklejamy naszą dobieraną część, zachodząc na słomkę. Chodzi o to, żeby wszystko nam się ładnie ze sobą trzymało. W ten sposób. Tu jest mocno zaklejone. Teraz możemy sobie uformować płatki i środeczek. Bardzo ładnie wygląda też z żółtym środkiem. Możemy kombinować z kolorami. Płatki innym kolorem. Ja bardzo lubię pomarańczowy środek, żółty środek do białych płatków. Możecie wybierać jak chcecie. Żeby zasłonić nieco tą taśmę, zrobimy kołnierzyk. W tym celu biorę kwadrat zielonej bibuły. Składam na pół. Na pół powstaje mi drugi kwadracik. Tu mamy łączenia. I nożyczkami wycinam sobie kształt takiego listka. A kącik delikatnie ścinam. W to miejsce wejdzie nasza słomka. Rozwijam. Powstała mi taka czterolistna koronka. Przekładam przez nią słomkę. I otaczam nasz kwiatek. Wszystko delikatnie podlepiam taśmą. Taśma klejąca musi być, ale teraz nie będzie aż tak widoczna, bo to są malutkie kawałki. Jeżeli chcemy, możemy jeszcze podlepić te listeczki do naszych płatków. Niekoniecznie. Jest to dowolne. OK. Proszę bardzo, kolejny kwiatek